Siemanko, z tej strony Adi, witam w swoim kanale. Ostatnio Krzysiu Piątek spytał, czy nagrałbym jakiś trening z wykorzystaniem jedynie hantli. Pomyślałem sobie, hej, w sumie czemu nie? Na pewno spora grupka z Was, która jeszcze nie trenuje na siłowni, z różnych powodów, już mniejsza o te powody, czy nie ma możliwości, czy po prostu nie chce, czy może brakuje pieniędzy, nie jest to istotne. W każdym razie może być tak, że macie na przykład w domu hantle i nie wiecie do końca, co z nimi zrobić, jak taki trening spożytkować. Jeżeli mamy no hantelki i niewielką ilość obciążenia, no przeważnie nie da się z tym zrobić zbyt dużo. Ale spokojnie, dla osób kreatywnych, dla osób, które nie godzą się na przeciętność, zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. I dzisiaj podam Wam taki przykładowy trening, szczególnie właśnie dla tych osób, które mają tylko hantle i no, tak jak wspomnieliśmy sobie wcześniej, z różnych przyczyn nie mogą pójść level wyżej. Taki trening przykładowy Wam pokażę. I teraz tak, sprawa nie będzie najprostsza, bo tutaj założymy sobie oczywiście, że obciążenia macie niewiele i tego obciążenia zmieniać nie będziemy. A jak wiadomo, będziemy musieli zaatakować wszystkie grupy mięśniowe, czyli zarówno nogi, górę ciała, klatkę, brzuch, ręce, łydki i tak dalej. Dlatego zrobimy sobie trening opierający się na obwodach i na stoperze. Także zrobimy sobie to w sposób następujący. Na duże grupy mięśniowe, czyli na nogi, klatkę i plecy, będziemy wykonywać serię trwające 45 sekund. Natomiast na te mniejsze, czyli brzuch, łydki czy ramiona, zrobimy sobie serię trwające po 30 sekund. Cały obwód robimy bez przerwy i dopiero po skończeniu obwodu robimy sobie minutkę takiej przerwy. Z jakich ćwiczeń będziemy korzystać? Na nogi niech to będzie przysiad lub inne jego warianty. Możecie sobie zamienić to na zakroki, wykroki czy przysiad bułgarski. Klatkę zrobimy sobie standardowe wyciskanie, do tego warto by wziąć jakieś nawet krzesełko. Jeżeli nie macie ławki, to na krzesełku też damy radę to zrobić. I ja specjalnie dla Was, specjalnie do tego ćwiczenia wykorzystam krzesełko, tak żeby pokazać, że naprawdę wszystko, serio, wszystko da się zrobić. Klatkę też możemy zamienić no, pompkami, tylko że wiadomo, że to będzie bez obciążenia, dlatego jednak lepiej skupić się na tym wyciskaniu. Na barki tradycyjne wyciskanie żołnierskie OHP. Łydki zaatakujemy sobie zwykłymi wspięciami na palce. Dwugłowę zaatakujemy przez martwy ciąg na prostych nogach. Plecy to wiosłowanie. Brzuch to deseczka po 30 sekund. I dodatkowo w gratisie machniemy sobie jeszcze biceps i triceps. No i tyle. Co? Ja dzisiaj nie robiłem w sumie treningu, także zrobię sobie trening wieczorem, gram sobie w gałę. Także dzisiaj zrobię ten trening, przy okazji go nagrywając dla Was. No i wieczorem gram w gałę, także nie ma co zwlekać. Lecimy z tematem. Dobra, zaczynamy, czyli duże partie. Kurde, muszę się ogarnąć. Duże partie zrobimy sobie 45 sekund i mniejsze partie zrobimy sobie 30 sekund. Wszystko bez przerwy, dopóki nie zamkniemy pierwszego obwodu. Także zaczynamy. Co istotne przy wykonywaniu tych ćwiczeń jest to, że ruch ekscentryczny staramy się robić względnie powoli, tak żeby poprawić stabilizację i żeby ten ruch był w pełni kontrolowany, żeby też zapobiegać kontuzjom. A ruch koncentryczny, ruch pozytywny wykonujemy szybko. Nie może najszybciej jak potrafimy, bo to nie jest trening dynamiki, ale szybko, pewnie, żeby ten ruch nie był sflaczały. Hardcore.
Dobra, słuchajcie, widać mnie? Ciężko. Jeden obwód zajął mi 7 minut 49 sekund. Z tym, że robiłem 45 sekund na duże partie i 30 na małe, co jest dość hardkorowe. Dużo też zależy od tego, jakiego ciężaru oczywiście użyjemy. Można sobie te proporcje zmniejszać, na przykład 35 sekund na duże, 25 na małe. I tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby nawet w takim treningu zachowywać te progresje. Czyli powiedzmy, jeżeli w jednym tygodniu sobie robimy 35 sekund na duże, 25 na małe i powiedzmy, że taki trening sobie robimy 3-4 razy w tygodniu, to w przyszłym tygodniu staramy się albo opcja pierwsza dołożyć troszeczkę ciężaru, albo jeżeli nie mamy już ciężaru, to po prostu zwiększyć ilość powtórzeń w danej serii, bo to też wliczamy. Czyli przykładowo, jeżeli w przysiadzie udało się w ciągu 35 sekund zrobić 15 powtórzeń, to na kolejnym treningu próbujemy 16, może 17. Jeżeli będzie szło już za łatwo, to wtedy zwiększamy sobie czas. Tak jak na przykład robiłem teraz 45 sekund na duże, 30 na małe, albo może minutę na duże, 45 sekund na małe. Jest pełna dowolność. Tak samo z obwodami. Możemy sobie robić jeden taki obwód, który trwa, jak widzicie, niecałe 10 minut. Następnie iść na trening indywidualny z piłką. Albo dwa, albo trzy takie obwody i znowu można dalej iść na trening indywidualny z piłką. Także spektrum działania jest naprawdę szerokie. Także tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli ten trening okaże się dla Was pomocny, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę ze wszystkim da się zrobić coś fajnego, tylko trzeba dać upust tej kreatywności. Nie załamywać się, że czegoś nie mamy, bo nie wiem, bo osoba X czy Y posiada tyle i tyle, że ma dostęp do tego i tego. My mieszkamy, powiedzmy, nie wiem, w jakimś mieścinie małej albo we wsi i nie możemy sobie na to pozwolić. Wszystko da się zrobić, słuchajcie, trzeba troszkę pomyśleć, trzeba pokombinować i przede wszystkim się nie poddawać. Ciśnijcie z tym, co macie, powoli wspinacie się na coraz wyższy poziom. Można to troszkę też potraktować w taki sposób, żeby sobie przestawić sposób myślenia, no nie? Że często są osoby, które powiedzmy, że mają dostęp do najlepszego sprzętu na świecie, ale z drugiej strony nie mają takiej motywacji, predyspozycji, czy w ogóle no, nie przykładają się do tego, co robią i to jest tak zwane więcej sprzętu niż talentu. Także nie podążajcie tą drogą. Lepiej zacząć sobie od czegoś słabego, w jakiejś piwnicy, nie wiem, w jaskini, w kopalni, czy gdzie tam sobie będziecie ćwiczyć i stopniowo wspinać się na coraz wyższy poziom, tak żeby sobie wypracować i zasłużyć na ten lepszy, powiedzmy, sprzęt, na te lepsze warunki treningowe. Także owocnych treningów życzę, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych, do zobaczenia.